Świetnik! Prześpili ci! Głowa nisko! Dobra, stary, sprawdzę tutaj. Idź poszukać tam. Nie oddalaj się, chodź. Świetniki! Prześpili ci! Dobra, chodź, Ali. Tuż za tobą. Nie wychylaj się. Nie wiem, ile ich tu jeszcze jest. Nie wychylaj się. Nie wiem, ile ich tu jeszcze jest. Oh!
Nada się. Frajer. No i? Gówno. Widzisz coś? To samo u mnie. Szukajmy dalej. Sprawdzę to miejsce. Joel! Nie wychylaj się. Nie wiem, ile ich tu jeszcze jest.
schody. Schyl się. Jak do diabła jesteś w stanie w tym oddychać? Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Niczego nie widziałem. Sprawdzę to miejsce. Sprawdź tam. Może to ci się przyda. Dzięki. Eli? Nic mi nie jest. Patrz! Ciągle działa. Skakuj. Poważnie? Eli. Okej. Ostrożnie. Okej.
Mam... Dobra, spadamy stąd. Posłuchaj, jeśli chodzi o Tess, sama nie powiem ci, co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o Tess. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś albo cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę. Bez pytania. Jasne? Nie. To powtórz. Robię to, co każesz. Dobrze. Kilka mil stąd jest małe miasteczko, a w nim gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie nam jakiś wóz. Okej. No to ruszajmy. No dobra. Tak, będzie szybciej, jak pójdziemy tędy. Rany. Co? Nic, po prostu pierwszy raz widzę coś takiego. Masz na myśli las? Tak. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. Dlaczego nie zaprowadzisz mnie z powrotem do Marlin? Gdyby mogła załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy. Może już jest tym lepiej. Nie chcę cię martwić, ale szanse na to, że twoi znajomi żyją, są znikome. Jest twardsza, niż ci się wydaje. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. Nie, na górze jest trutkolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. Wejdę na górę i się rozejrzę. Dobra. To ty, Bill? Gdzie się zazwyczaj spotykacie? Różnie. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale... Nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawka? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy. Tutaj. Uwaga pod nogi. Jest wysoko.
Tędy. Daj mi chwilę. Dobrze się czujesz? Próbuję nauczyć się gwizdać. Nie umiesz gwizdać. No przecież mówię, że próbuję nauczyć się gwizdać. Zamknięta od drugiej strony. Hej, podsadź mnie. Nie, to zły pomysł. No przecież ja cię nie podsadzę. A inaczej nie otworzymy tej bramy. Dobra. Stoj tu. Tylko otwórz bramę. Nic więcej. Jasne. Ostrożnie. Okej. Zobaczmy. Okej. Ta-dam! Dobra robota. Dzięki. Jak załatwimy ten samochód, to... co wtedy? Poszukamy Tomiego. Marlin powiedziała, że to twój brat? Przede wszystkim należał do świetlików. Wiedziałby, gdzie cię zabrać. O. Rozumiem. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu. Spójrz tylko. Wow, trochę to przygnębiające. Co? Tyle tu płyt. I nikogo, kto mógłby ich posłuchać. Sama nie wiem. Nie powinno tak być. Tak, to na pewno dzieło Billa. Czy poza Billem ktoś tu jeszcze mieszka? O ile wiem, nie. Jezu! O, w mordę! Co to do cholery było? To pewnie
Jedna z pułapek Billa. Twój kolega ma lekką paranoję, może? Delikatnie mówiąc. Co to w ogóle jest za koleś? Pomagał nam w przemytach. Potrafi znaleźć to, co jest potrzebne. Obyśmy nie wylecieli w powietrze, próbując go znaleźć. Patrz pod nogi, a będzie dobrze. Daj mi go. Dobrze sobie radzę z takim sprzętem. Strzelanie lepiej zostaw mnie. Oboje moglibyśmy mieć broń. Może by się osłaniać. Nie sądzę. Droga wolna, wchodź. Okej. Przetestujmy to cacko. O kurwa! Posłuchaj, Bill jest lekko szurnięty. Jak dotrzemy na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby była jasność. On nie przepada za obcymi. Okej. To równy gość, tylko potrzebuje czasu, żeby przekonać się do nowych osób.